Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku naszego życia. Dobry, Rafa właśnie śmiga do pracy. Ja właśnie zaczynam swój dzień standardowo od kawy. Niestety, nasz samochód nadal nie ma blach, więc witam na spacerku. Śmigam właśnie do rodzinnego domu, bo wybieram się z mamą i babcią na zakupy, także zaraz przejmujemy autko rodziców. Robiąc zakupy, nie przemyślałam tego, że będę wracać pieszo, więc zabrałam ze sobą tylko najpotrzebniejsze rzeczy teraz, a resztę sobie później odbiorę od rodziców. Po zakupach zjadłam jeszcze obiad rodziców i wyskoczyłyśmy z mamą na taras, na słoneczko, na kawkę i ciacho. I w sumie nie wiem, kiedy nam zleciał ten dzień, bo już mamy 15, mamy super plany na wieczór, ale póki co wracam do domku i zaraz się pewnie tam spotkamy z Rafałem, bo już niedługo kończy pracę. Rafał właśnie przywiózł nam tortillę, ja mam falafela, Rafał kepsa. No daję 10 gwiazdek temu Uber Eatsowi. Powoli zaczynamy szykować się do wyjścia. Jak mówiłam, no dzisiaj mamy super plany, także właśnie się tutaj upiększamy i niedługo ruszamy do Łodzi. Jeszcze lepsze niż kebab? Jeszcze jest smaczniejsze. Jesteśmy gotowi, drodzy państwo. Stylizacja na szalonego malarza Chińczyka. Ja też? Nie, ty tak. Ja bardziej hiszpańska malarka. Hiszpańska malarka, która jedzie malować. A w tak ogóle jest. Musimy wam powiedzieć, co my robimy. Ada, co my robimy? Coś szalonego. Śmigamy na wydarzenie. Malowanie przy winie. Najzabawniejsze jest to, że ja ani nie umiem pić, ani wino, nie umiem malować. A ja umiem... Ale będą też przekąski. Dopijać twoje rzeczy, więc mam nadzieję. A, będą przekąski? Będziesz domalowywać mój obraz chyba. Naprawdę będą przekąski? Będą przekąski. Będą wino. Obyśmy zdążyli namalować. Będą wino, będą kobiety, będzie śpiew, będzie taniec i będziemy malować. Super wieczór, będziemy się wyrażać artystycznie i będzie po prostu cudownie. Także zapraszam was. Dostaliśmy zaproszenie i pokażemy wam, jak wygląda takie wydarzenie, bo to się odbywa w różnych miastach. Nie tylko w Łodzi. A teraz idziemy do Łodzi właśnie. Nie tylko my, tak, na taki warsztat. Tak wybrać, i można sobie wykupić, można sobie malować, pić wino i właśnie to dzisiaj będziemy z wami robić. Elegancko, na pewno się poplamię na bank. Dziś znowu czuję się, jakbym miała 18 lat, bo rodzice odbiorą nas z imprezy, jak za mocno zabalujemy, zamalujemy. Właśnie otworzyliśmy nabór na Instagramie, zgłoszenie zbieramy na dla Rafała, na nagą modelkę. O, proszę bardzo, to jest miejsce. No bo to jest wizja artystyczna. Się nie zaczyna się od aktów, trzeba zacząć od prostszego. Zacznę od wina, a potem od akty. Martwa natura. Martwa naga modelka. No dobra. Thank you.
drodzy Państwo, jesteśmy na miejscu. Tutaj taka kamieniczka, przepiękne dywany nas witają. Także idziemy na salony malować. Muszelki, syrenie, adekwatne dzisiaj do obrazu, który Ada prawdopodobnie będzie malować. Próbować malować. Idźmy na górę, zobaczmy, co tam jest. Dzień dobry. Dzień dobry. Zapraszamy. Dzień dobry. No dobra, sztalugi już ustawione, nóżki wyregulowane, wino otwarte z tego co widzę, także zaczynamy malowanie. Ale ściemnia. Tutaj zachodzi jakiś głęboki proces myślowy. Nie mam pojęcia. Pewnie większość z nas tutaj obecnych nie miała kontaktu z malarstwem od podstawówki. Mamy na celu nauczyć Was, jak się maluje. Chodzi nam o to, żebyście się świetnie bawili, dlatego zamiast słowa warsztaty używamy dzisiaj tylko słowa impreza. Bo tu chodzi tutaj po prostu o dobrą zabawę. I niech to będzie jedyna zasada na dzisiejszy wieczór, żebyśmy się tutaj wszyscy po prostu dobrze bawili. A to, co z tego wyjdzie, co powstanie podczas malowania, to już po prostu efekt uboczny, to nie jest istotne. Pierwsza wpadka zaliczona. Pan nam tutaj napełnił kubeczki. Mamy wody, a ja biorę od Gosia i... Rafał wypił całą jeszcze. Na wodę, żeby farbę akrylową zmywać. Najpierw tło. Dobra, białe. Nie da się tego spartolić. Ciągnęło nas, Rafał jest w fazie pełnego skupienia. Tutaj już pojawiły się detale. U mnie na razie tło, więc na razie jest ładnie, bo było łatwo. Ale teraz to są szczegóły. No, Dziocha, pokaż swoje dzieło. No, piękny ogon. Jeszcze jest tylko na kolorem. Fajnie wygląda już. Fajnie się zapowiada. A ja stworzyłem coś takiego. Jest kotek. Tutaj jest mroczne miasto. Tu widać różnicę między nami. Ale to naprawdę wydarzenie totalnie rewelacyjne. Wyłączyliśmy się kompletnie, w ogóle o niczym innym się nie myśleliśmy. Ja muszę powiedzieć, że też to jest mega super czat i to jest idealna odskocznia od życia codziennego i po prostu jest cudownie. I człowiek się znajduje w innym świecie, pije wino, maluje i jest po prostu piękny. Super, a teraz wy ocenicie nasze prace. Uwaga, uwaga. Uwaga, chodźcie. O, wszystko się rozmyło, będzie łatwiej ocenić. Teraz mamy ostrość i mamy obraz numer jeden. Syrenka. Syrena. Tutaj nocne życie miasta. Kotek nocą. No i w ogóle naprawdę jest mnóstwo najróżniejszych obrazów i najfajniejsze jest to, że każdy zamalował coś totalnie innego. Thank you.
Drodzy Państwo, jeszcze korzystamy z tego, że tutaj jest przepiękne lustro. Ostatni rzut oka na nasze dzieła i zmykamy, bo już wszystko się zbiera. Ale było super, mega, było ekstra, polecamy. Zdarzenie jest w wielu różnych miastach, także musicie koniecznie sprawdzić stronkę internetową i jechać, i iść. Tak jest, będzie w opisie. Opuszczamy to piękne miejsce, jeszcze tu piękny witraż. No i co? I lecimy. Zobaczcie, jak artystka tu chodzi po Pietrynie. Proszę bardzo, sprzedaje swoje obrazy. W czasach, gdy nie było jeszcze Allegro, Elixa, ludzie musieli chodzić z obrazami po ulicach. Łazimy, spacerujemy, jest fajny wieczór. No, także odpoczywamy sobie. Co prawda jutro rano do pracy, ale nie myślmy o tym dzisiaj. Zaliczyliśmy spacer po Piotrkowskiej i właśnie idziemy spotkać się z rodzicami, których namówiłam na jakieś lody, spacer i chyba wyskoczymy na Off Piotrkowska. Uwaga, pierwsza reakcja. Dobra. Ładniejszy. O, pięknie. Dobrze, bo będzie wisiał w waszym salonie. Super, ja chcę. O, namalujesz coś? Bardzo fajnie. To mój do toalety, chociaż weź. Wizytacja będzie. Dobra. Ciekawy. No widzisz. Moim stylu. Dobra. Jest bardzo. Ej, naprawdę to nowa lopatka. Ale fajna sprawa, mega super czat. I najfajniejsze, że tam było naprawdę mnóstwo ludzi. I każdy coś, jeszcze trochę może tnie, może jeszcze środka nie ten, bo tutaj to, ale akrylowe. Tak, farba. Dziękujemy pięknie. Wylądowaliśmy w Meet Me. Bardzo fajna nazwa. Dziękujemy. Teraz już taki koneser jest. Piwerko i kapki. Siema. Patek. Dlatego nie będziemy dostawać. Dawno nie byliście. Dzień dobry, właśnie pakujemy się do pracy. Przed nami 10-godzinny dyżur dzisiaj, bo jesteśmy ratownikami na basenie, a do pracy śmigamy naszym motocyklem. Samochód cały czas bez blach, ale jutro jedziemy do Wydziału Komunikacji. Skończyliśmy całodniowy dyżur, wpadliśmy na chwilę do domku i zaraz śmigamy świętować imieniny Stasia. Ekspresowo się przepakowaliśmy, tutaj mamy nasze kochane prezenty i są między innymi takie dwa cudowne, które idealnie do siebie pasują. Najpierw kupiliśmy motorek, później znaleźliśmy dinozaura. Stasiu bardzo lubi dinozaury. Uwaga, ten dinozaur idealnie pasuje do kierownicy, także po prostu zestaw taki się stworzył fantastyczny, a dla Remcia też mamy upominek, jest marzymiś, supermiś.